Jeżeli do tej pory sądziliście, że Edgar Degas, jeden z czołowych artystów zaliczanych do grupy impresjonistów, był tylko malarzem, to wystawa Degas w czerni i bieli w Bibliotece Narodowej w Paryżu może Was zaskoczyć. Pokazuje bowiem mało znaną stronę jego twórczości. Kilka sporych sal ekspozycyjnych wypełnione jest monochromatycznymi grafikami, które reprezentują rozmaite techniki, jakie stosował artysta. Techniki reprodukcyjne, takie jak litografia, sucha igła, akwaforta, akwatinta i wiele innych, a także rysunki wykonane ołówkiem, kredką czy węglem. A jakie prace zobaczymy? Autoportrety, portrety, wizerunki kobiet przy toalecie, sceny w operze czy w domach publicznych. Degas wyrażał więc te same tematy z równym zaangażowaniem poprzez różne media. Tu już nie zna przecież jego malarskich wersji baletnic. Jego zamiłowanie do czerni i bieli nie skończyło się jednak na grafikach. Degas robił również zdjęcia. Był zafascynowany nowym medium. Na fotografiach zobaczymy pozujących mu przyjaciół, a także jego samego uwiecznionego na fotokartce. To niesamowite, bo patrząc na tę część wystawy, ma się wrażenie, jakby Degas stał jedną nogą w nowej epoce, a bądź co bądź kojarzy się zazwyczaj z panem od baletnic, który utkwił gdzieś w XIX-wiecznej loży operowej.